Rok 1991. Krystyna Piłat miała 35 lat. Była w szczęśliwym związku małżeńskim od 15 lat. Razem z mężem długo starali się o dziecko. W końcu w roku 1988 udało im się. Kobieta zaszła w ciążę. Wkrótce na świat przyszło ich dziecko. Był to synek. Mieszkali oni w Płowiznach. To niewielka, bo licząca około 100 mieszkańców, wieś położona w województwie lubelskim w gminie Bełżyce. Był 17 września 1991 rok. Krystyna była tego dnia na zakupach. Z racji, że do sklepu miała kilka kilometrów, udała się tam autobusem. Po południu wróciła do domu. Nakarmiła synka i wyszła na dwór. Chłopiec został w wózku pod opieką rodziny. Był już czas, by jak co dzień przyprowadzić do obory krowy pasące się na łące. Przez długi czas Krystyna nie wracała. Kiedy wieczorem zwierzęta same pojawiły się na gospodarstwie, mąż wiedział, że coś musiało się jej stać. Zaalarmował sąsiadów i razem poszli szukać jego żony. Zaczęło robić się ciemno. Widoczność była coraz gorsza z każdą minutą. Mimo wszystko zdeterminowani mieszkańcy wsi nie odpuszczali. Przeczesywali dokładnie trasę, którą pokonać musiała kobieta. Ich poszukiwania przyniosły efekt około godziny 20:30. Wówczas pod stertą liści natrafili na obnażone ciało kobiety. Była to poszukiwana Krystyna. Nie żyła. Nie było wątpliwości, że padła ofiarą mordercy. Sprawa została zgłoszona na policję. Ich zadaniem było wyjaśnienie okoliczności tamtej zbrodni. Kobieta przed śmiercią została też zgwałcona. Następnie sprawca zmasakrował jej ciało, prawdopodobnie używając do tego gałęzi. Kto dopuścił się tak makabrycznej zbrodni? Było to w miejscu mało uczęszczanym przez ludzi. Tą trasą najczęściej chodzili ludzie z przystanku autobusowego. Czy zabójcą był ktoś z okolicy? Przesłuchano sąsiadów. Dzięki ich relacjom szybko udało się ustalić prawdopodobnego sprawcę zbrodni. Wieczorem, w dniu zaginięcia Krystyny, w okolicy był widziany 19-letni Zdzisław D. Miał on ręce skąpane we krwi. Jego zdaniem było to wynikiem bójki w okolicznym miasteczku, a dokładniej w Bełżycach. Ale ze względu na okoliczności, ta wersja wydawała się być mało prawdopodobna. Tym bardziej, że młody mężczyzna już w przeszłości był karany za przestępstwa seksualne. Czyżby tym razem poszedł o krok dalej? 2 lata wcześniej, kiedy był jeszcze niepełnoletni, razem z kolegą napadł i zgwałcił nastolatkę. Został szybko złapany, a także skazany na pobyt w zakładzie poprawczym. Z jakichś jednak względów sąd zdecydował się zawiesić tę karę. Najwidoczniej uznał to za drobne przewinienie, które nie kwalifikowało się pod karę, a jedynie pod grożenie palcem. To oznaczało, że nastolatek znów wrócił do domu. Mieszkał on w wiosce tuż obok Płowizn, a dokładniej we Wronowie. Mieszkał z rodzicami i dwojgiem rodzeństwa. Miał on złą opinię w okolicy od dawna. Często chodził na imprezy, w trakcie których był agresywny. Wdawał się w bójki, zaczepiał też kobiety. O pozostałych członkach jego rodziny sąsiedzi mieli dobre zdanie. Jego rodzeństwo, czyli brat i siostra, nie sprawiali problemów w okolicy. Na efekty decyzji sądu nie trzeba było długo czekać. 2 miesiące później Zdzisław zaatakował znacznie starszą kobietę. Tym razem jego ofiarą była 50-latka. Ją również wykorzystał seksualnie. Za to przestępstwo trafił do poprawczaka w oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów Dominowie. Ale jego pobyt tam nie trwał zbyt długo. Jego odsiadka trwała nieco ponad rok. Tuż przed ukończeniem 18 roku życia znów cieszył się wolnością.
wrócił i zaczął siać postrach wśród okolicznych mieszkańców. Odsiadka nie nauczyła go życia zgodnie z prawem. Co prawda znalazł pracę, ale swojego postępowania nie zmienił. Nie minął nawet rok od jego powrotu na wolność, kiedy życie straciła Krystyna. Jego dotychczasowe życie, a także okoliczności w dniu zabójstwa wskazywały, że to on właśnie powinien być zabójcą. Po zatrzymaniu przez policję młody mężczyzna uważał, że nic nie zrobił. Długo jednak nie pozostał niewzruszony. Po jakimś czasie przyznał się do zabójstwa. W trakcie przesłuchań opowiedział o okolicznościach popełnionej przez siebie zbrodni. 17 września Zdzisław po południu wracał autobusem z Bełżyc. Pracował tam jako sprzątacz w spółdzielni budowlanej. Był pod wpływem alkoholu, co często mu się zdarzało. Po pracy pił razem z kolegą. Tego dnia padał deszcz. Kiedy wysiadł z autobusu, nie udał się w stronę Wronowa, gdzie mieszkał. Po drugiej stronie ulicy był zadaszony przystanek autobusowy. Nie chcąc zmoknąć, poszedł pod daszek, by tam przeczekać opady. Zapalił papierosa. Usiadł na ławeczce. W tym samym czasie przechodziła tamtędy Krystyna, która szła po swoje krowy. Kobieta była sama. Zdzisław postanowił wykorzystać tę sytuację. Podszedł do niej, nie odzywając się ani słowem. Uderzył ją pięścią w twarz. Kobieta upadła na ziemię, tracąc przytomność. Zaciągnął ją w krzaki, by nikt ich nie zauważył. Tam postanowił zaspokoić swoje seksualne żądze na nieprzytomnej kobiecie. Kiedy już sobie ulżył, stwierdził, że kiedy się ocknie, rozpozna go. W końcu w okolicy każdy każdego znał. Był pewien, że doniesie na niego policji. Wiedział, że będzie się to wiązało z długą odsiadką, z racji, że już wcześniej był karany za podobne przestępstwa. Teraz był już dorosły i czekało go więzienie, a nie poprawczak. Stwierdził, że najlepszym pomysłem będzie pozbyć się niewygodnego świadka. Tylko jak to zrobić? Widział tylko jedno rozwiązanie. Sięgnął po duży, twardy kij i zaczął uderzać nim nieprzytomną kobietę raz za razem. Zmasakrował jej twarz. Przestał uderzać dopiero wtedy, kiedy upewnił się, że uszło z niej życie. Po wszystkim przykrył ciało Krystyny stertą liści. Następnie na piechotę udał się w kierunku swojego domu. Po drodze wstąpił jeszcze do sąsiada, by się umyć. Ręce miał całe zakrwawione. Tłumaczył to tym, że bił się z jakimiś chłopakami w Bełżycach. Kiedy się umył, wypił z sąsiadem dwa wina. Potem udał się do kolejnego sąsiada, z którym również pił alkohol. Kiedy kompletnie pijany wrócił do domu, była już noc. Niedługo później, dzięki zeznaniom sąsiadów, dotarła tam również policja. Jedna z kobiet, tuż po zatrzymaniu Zdzisława, przyznała, że pół roku wcześniej zaatakował ją w podobnych okolicznościach. Miało to miejsce, kiedy wracała z przystanku do domu. Na jej szczęście udało się jej odwieść napastnika od ataku, a całość zakończyła się jedynie na kilku zadrapaniach. Być może, gdyby miała mniej szczęścia, ona również mogła stracić życie tak jak Krystyna. Ze strachu nie zgłosiła sprawy na policję. Być może, gdyby to zrobiła, mężczyzna trafiłby za kraty, a Krystyna nadal by żyła. Niedługo po dokonanej zbrodni mąż zamordowanej kobiety wyjechał. Nie potrafił żyć w miejscu, z którym wiązało się tak wiele wspomnień z jego żoną. Sprzedał gospodarstwo, a następnie wyjechał na zachód kraju. Doszło do procesu. Zbigniew został uznany za poczytalnego. Mógł zatem odpowiadać za swój czyn. W owym czasie w Polsce najwyższym możliwym wymiarem kary było 25 lat pozbawienia wolności. 2 lata wcześniej zrezygnowano u nas z kary śmierci. Prokurator wnosił o najwyższy wymiar kary. Sprawa była oczywista. Byli świadkowie, którzy widzieli zakrwawionego mężczyznę tuż po zbrodni.
On sam szybko się przyznał do zabójstwa. Wyrok mógł być tylko skazujący. Sąd pierwszej instancji nie miał wątpliwości, że Zbigniew D. zasłużył na karę 25 lat pozbawienia wolności. Gdyby można wówczas skazać na dożywocie, najpewniej taki wyrok właśnie by usłyszał. Adwokat Zdzisława wnioskował o rewizję wyroku, twierdząc, że u skazanego występuje zaawansowana psychopatia na tle seksualnym. Starania obrońcy na nic się nie zdały. Sąd apelacyjny zgodził się z wyrokiem sądu wojewódzkiego. Powołani na proces biegli potwierdzili, że zabójca w chwili dokonywania zbrodni był świadomy swoich czynów. Sąd utrzymał w mocy wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Do aresztu trafił w roku 1991. Oznaczało to, że jeżeli odsiedzi cały wyrok, to na wolność wyjdzie w roku 2016, mając 44 lata. Konsekwencje czynu Zdzisława odczuli jego najbliżsi. Jego rodzina kompletnie odseparowała się od sąsiadów. Zamknęli się w domu i nie utrzymywali z nikim kontaktu. Obawiając się stygmatyzacji, przestali nawet chodzić do kościoła, co jak dotąd systematycznie robili. Nawet na zakupy jeździli do oddalonego o ponad 40 km Lublina. Wiedzieli, że w tak dużym mieście pozostaną anonimowi. Ani siostra, ani brat Zdzisława nie znaleźli sobie życiowych partnerów. Skazany w trakcie odsiadki trzykrotnie starał się o przedterminowe zwolnienie. W roku 2010 Zdzisław skierował wniosek o ułaskawienie go do ówczesnego prezydenta, Bronisława Komorowskiego. W liście do niego przekonywał, że przez lata odsiadki się zmienił i jest gotów wrócić do społeczeństwa jako prawy obywatel. Chciał wrócić do oczekującej na niego rodziny i podjąć uczciwą pracę. Prezydent nie skorzystał z prawa łaski. Nie zdecydowano się także na jego przedterminowe zwolnienie. Mężczyzna musiał odsiedzieć cały wyrok. Rok 2016. Po 25 latach od zbrodni Zdzisław D. odsiedział całą zasądzoną karę. Zanim skończyła się jego odsiadka, dyrektor zakładu karnego w Łodzi, gdzie odsiadywał wyrok, wystąpił do sądu o uznanie Zdzisława D. za osobę stwarzającą zagrożenie dla otoczenia. W ten sposób dał wyraźnie znak, że nie powinien wychodzić on na wolność. 2 lata wcześniej w życie weszła ustawa o bestiach. Miała ona na celu dalsze separowanie od społeczeństwa najgroźniejszych przestępców, którzy po wyjściu na wolność mogli stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Powstała ona, ponieważ na wolność miał wyjść wówczas Mariusz Trynkiewicz, który za zabójstwo 4 chłopców najpierw został skazany na karę śmierci, ale na mocy amnestii wyrok zmieniono na 25 lat. Podobnych przypadków zbrodniarzy było więcej. Osoby takie jak on miały trafiać do specjalnie przygotowanego dla nich ośrodka. Dyrektor zakładu w Łodzi swój wniosek argumentował m.in. opinią biegłego seksuologa, który stwierdził, że Zdzisław ma trwałe zaburzenia. Zatem po wyjściu na wolność mógł cały czas stanowić zagrożenie. Sąd, by odnieść się do wniosku, powołał biegłych psychiatrów, którzy mieli za zadanie przez kilka tygodni obserwować Zdzisława D. Ich obserwacja przyniosła inne wnioski od spodziewanych. Ich zdaniem mężczyzna się zmienił i nie przejawiał cech, które predysponowały go do zachowań agresywnych po wyjściu na wolność. Sam osadzony, przed zakończeniem odsiadki, został jeszcze przesłuchany przez sędziego i prokuratora. Sąd nie znalazł podstaw, by dalej izolować Zdzisława D. od społeczeństwa. Tym samym mógł on wyjść na wolność we wrześniu roku 2016. Z racji, że za kraty trafił mając zaledwie 19 lat, po wyjściu na wolność był nadal mężczyzną w sile wieku. Miał 44 lata. Przyznał, że ma zamiar wrócić do rodzinnego Wronowa, gdzie się wychował.
Kilka tygodni przed jego wyjściem policja poinformowała o tym fakcie sołtysa wsi. Informacja szybko rozeszła się wśród mieszkańców i wywołała ogromne oburzenie lokalnej społeczności. Mieszkańcy chcieli mieć święty spokój. Mieli obawy, że powrót do wsi mordercy ten spokój zaburzy. Sołtys, Teresa Mazur, wraz z mieszkańcami przygotowała petycję do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z prośbą o interwencję w tej sprawie. Pod petycją podpisało się około 100 osób. Pisali, że ludzie, którzy pamiętają tamte czasy, pamiętają, jak zachowywał się Zdzisław jeszcze przed zbrodnią. Stał się on w owym czasie postrachem wsi. Był nieobliczalny i sprawiał wrażenie osoby chorej psychicznie. Nie czuł skruchy po kolejnych napadach. Mieszkańcy nie wierzą, by te 25 lat odsiadki zmieniło go na lepsze. Część z nich deklarowała, że po powrocie zabójcy zabarykadują się w swoich domach w obawie o własne życie. Sprawa została nagłośniona w mediach. Mimo wszystko, 9 września Zbigniew D. pojawił się we Wronowie. Zamieszkał w domu rodzinnym z matką, bratem i siostrą. Jego ojciec zmarł, kiedy on odsiadywał wyrok. Wraz z nim we wsi pojawili się policjanci w dwóch nieoznakowanych radiowozach. Mieli oni za zadanie dbać o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i mężczyzny, który dopiero co opuścił mury więzienia. Tym samym czterech funkcjonariuszy przez dzień i noc pilnowało jednego człowieka. Sytuacja taka wyniknęła z powodu opinii psychiatrów, którzy orzekli, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstwa. W przypadku, gdyby określono, że prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie, wówczas byłyby podstawy, by zatrzymać go w zamkniętym ośrodku, jak między innymi miało to miejsce w przypadku Trynkiewicza czy Pękalskiego. Nadzór przydzielono mu bezterminowo. Oznaczało to, że jeżeli będzie potrzeba, może być on nawet dożywotni. Z pewnością wiązało się to z dużymi kosztami. Jednak po upływie pół roku miał on możliwość ubiegania się o zdjęcie tego nadzoru. Zatem tak naprawdę nie było wiadomo, jak długo potrwa ta policyjna eskorta, zwłaszcza że była ona bardzo kosztowna. Mimo tych środków bezpieczeństwa wieś zamarła. Plac zabaw opustoszał. Dzieci nie chodziły same do szkoły, tylko podwozili je ich rodzice. Kobiety bały się wychodzić w pojedynkę. Sam Zdzisław zaszył się w swoim domu. Nie wychodził na zewnątrz, obawiając się reakcji społeczeństwa. Bał się linczu. Część z sąsiadów widziała go jedynie w towarzystwie swojego brata, kiedy wykonywali pracę na gospodarstwie. Był to na tyle gorący temat, że w jednej z gazet ukazało się zdjęcie z pola, na którym było widać Zdzisława w towarzystwie brata. Dziś, w miejscu, gdzie doszło do zbrodni, postawiony jest krzyż upamiętniający tamte wydarzenia. Widnieje na nim napis: w tym miejscu, dnia 17 września 1991 roku, została bestialsko zamordowana Krystyna Piłat. Do dziś nie pojawiły się już żadne informacje na temat Zdzisława. Najwidoczniej nie powrócił on na przestępczą ścieżkę. Z relacji ludzi mieszkających w okolicy wynika, że nadal mieszka on we Wronowie. Zapytałem o to okolicznych mieszkańców. Są podzielone zdania odnośnie tego, czy nadal jest przydzielona mu ochrona. Pojawiają się głosy zarówno takie, że nadal pilnują go policjanci, jak i takie, że mieszka już bez 24-godzinnego nadzoru. Może ktoś z Was mieszka w okolicy i macie jakieś pewne informacje? Podzielcie się nimi koniecznie w komentarzu. W październiku roku 2016, też we Wronowie, ale tym razem jednak na drugim końcu Polski, doszło do niewyjaśnionej do dzisiaj zbrodni. Dlaczego o tym mówię? Przewijała się ona przez źródła, kiedy opracowywałem dzisiejszy odcinek. Tam ktoś zamordował 57-letniego mężczyznę. Zabójca odciął mu genitalia.
Tego typu makabryczne okoliczności wskazywać by mogły na jakiś motyw zemsty. Być może mężczyzna dopuścił się gwałtu i był to makabryczny odwet. Tak pisało wielu internautów i pewnie wielu ludziom tak się to właśnie kojarzyło. Jednak w przeszłości zamordowanego próżno doszukiwać się przestępstw na tle seksualnym. Miał on dobrą opinię, nie miał zatargów z sąsiadami. Nie był on bogaty, więc motyw rabunkowy nie wchodził w grę. W artykułach dotyczących Zdzisława ludzie często pisali o tym, że powinno się go wykastrować czy skazać na karę śmierci. A co, jeżeli doszło do fatalnej pomyłki i ktoś sam chciał wymierzyć sprawiedliwość zabójcy i gwałcicielowi, o którym było głośno w mediach? Być może zabójca z jakichś przyczyn myślał, że wymierza sprawiedliwość mordercy i gwałcicielowi z Wronowa. Co prawda, ani wiek, ani personalia ofiary się nie zgadzały. Oczywiście to tylko domysły, ale nie jest to scenariusz aż tak bardzo nieprawdopodobny. Ludzie robili już nie takie głupoty. A ja już dziękuję za dziś. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.